Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Postanowiłem stąd nagrać to słowo dzisiejsze, bo Bóg jest piękny nie tylko w słowie, ale też i w tym, co nas otacza, jak sami widzicie. A słowo, którym dzisiaj się modlę, to przywołał. Zaskoczyło mnie, słuchajcie, dzisiaj to słowo, bo kiedy zacząłem się nim modlić, to kojarzyło mi się to słowo z przywołał do porządku. Przywołał w kontekście jakiejś reprymendy. I choć uczeni w piśmie faryzeusze o straszne rzeczy oskarżali Jezusa o to, że ma do czynienia z Belzebubem, to On nie przywołał ich do porządku reprymendą, ale przywołał ich, by mówić do nich w przypowieściach, by dać im szansę na poziomie ich inteligencji, ich otwartego lub zamkniętego serca, ich woli dobrej lub złej. Niestety wiemy, że w większości pomimo tej inteligencji i wiedzy to woli nie było, serce było zamknięte, intencje były bardzo złe, no i nic za bardzo z tego nie wyszło. Takim już apogeum tego mamy tą wojenkę, która w ostatnich rozdziałach Jana przed męką Jezusa przybiera na sile i ta dyskusja, nawet papież Franciszek niedawno mówił o tym, że kiedy wypominają faryzeuszy uczeni w Piśmie Jezusowi, myśmy się nie narodzili z nierządu, to wypominają mu to, że w wątpliwych okolicznościach, niewyjaśnionych okolicznościach doszło do jego poczęcia. I wypominają to, wrzucają tym w twarz Jezusowi. Więc wiemy, że wiele z tego dzisiejszego wydarzenia dobra nie było, bo serce faryzeuszy włączonych w piśmie było zamknięte. Ale my idźmy inną drogą, spróbujmy, słuchajcie, otworzyć nasze serce, naszą wolę, nasze intencje, tak by Bóg, gdy przywołuje, aby właśnie nam powiedzieć coś trudnego, coś, co musimy zmienić, naprawić, albo o tym, że błądzimy, to miejmy to serce otwarte, by wystarczyło właśnie do nas mówić w przypowieściach, by Jezus mógł nas przywołać i mówić do nas w przypowieściach, a niekoniecznie już uciekać się do jakiejś reprymendy. Niech nas szczerze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. No i cóż, jak ktoś ma możliwość, to zapraszam was, słuchajcie, trasy wokół Mogielicy, piękne warunki, można na biegówkach naprawdę poszaleć i uwielbić Pana Boga w cudownym Beskidzie Wyspowym.